Polerowaniem można zlikwidować nawet tak szpecące rysy jak te powstałe przez antenę CB radia. Podstawą jest zestaw do polerowania i renowacji reflektorów. Niektóre rzeczy trzeba dokupić, jak na przykład gwiazdkę czy przystawkę, ale wszystkie materiały są dostępne w naszym sklepie naprawsam.pl. Robotę zaczynamy od umycia strefy naprawy. Ważne, żeby tam piasek nie został, bo spartoli nam polerowanie. Nie trzeba się tu jakoś szczególnie sprężać, ale umyć trzeba. Jak małe rysy, może wystarczyć gąbka melaminowa, jak grubsze rysy, gwiazdka. I robimy wstępne rozszlifowanie. Do wszystkich szlifierzy i glancowników. Polerowanie to delikatna zabawa. Jak ktoś musi pocisnąć, to niech ciśnie na atlasie, przy polerowaniu luzik. Jak widzicie, gwiazdką pracujemy na mokro i delikatnie, to nie kuźnia. Ciężko jest ten nacisk precyzyjnie opisać, ale wydaje mi się, że film to dość dobrze pokazuje. Takie delikatne szuruburu, a nie praca heblem. Po wstępnym szlifowaniu rysy nie powinny być widoczne, dlatego głębokich rys nie zlikwidujemy polerowaniem. No i pytanie, jak się skapnąć, czy rysa da się spolerować, czy nie? Tylko doświadczenie, a i to nie zawsze. Zasada jest prosta, jak po gwiazdce widać rysę, lakierowanie. Co jakiś czas wycieramy i sprawdzamy, czy rysy już zniknęły. Jak nie, płucujemy dalej, ale uwaga, grubość całej powłoki to około 150 mikrometrów, w tym bezbarwny, a właśnie lakier bezbarwny polerujemy, to 30 do 40 mikrometrów, a w Japońcach jeszcze mniej. Więc jak się zagalopujemy, to spiłujemy cały lakier. Już po pierwszym etapie rozszlifowania będziemy widzieć, czy jest szansa, by rysy zniknęły. Jak jednak są głębokie, to lipa i musimy się poddać. Wtedy pozostaje przepolerować to, co rozszlifowaliśmy, żeby to nie wyglądało jak smarki mrówkojada. Nam się udało. Rys nie widać, więc idziemy dalej. Czas na Velvet Zia 2000. Nie w każdej technologii Velvet jest. W technologii napraw sam jest, bo dokładnie zamyka strefę i efekt polerowania jest lepszy. Rys co prawda gołym okiem nie widać, ale tam są. Velvetem dodatkowo je wygładzamy i wyrównujemy całą szlifowaną strefę. Gwiazdka to jednak papier ścierny i mimo, że 2000 to idealnie równo nie szlifuje, a Velvet te różnice niweluje. Velvetem pracujemy na mokro i tak jak wszystkim innym przy polerowaniu, również delikatnie. Jak widać, nie zmachamy się przy tym zbytnio. Roboty tyle, co u szatniarza w lipcu. Zatem niczego nie przyspieszamy. Spoko i długie ruchy. Często mnie pytacie, czy warto zabezpieczać zregenerowane reflektory lakierem. No to odpowiem, moim zdaniem nie. Ja co roku przed zimą robię po 5 minut polerki na każdą lampę i mam świeczki jak nowe. No i czas na polerkę. Pasty dajemy, jak widać, tyle, co kot napłakał. Dlatego tej pasty, co jest w zestawie, wystarczy naprawdę na spory kawałek do polerowania. I jest to odpowiednia pasta, czyli jest odpowiednio agresywna. Ktoś w jakimś komentarzu napisał, że poleruje pastą do zębów i też jest ok. No cóż, można jeść maliny z cebulą i twierdzić, że to smaczne. Z gadżetów na pewno przyda się przystawka do wiertarki, bo daje dużo większą wygodę przy polerowaniu. W samym polerowaniu też delikatnie. Tyle, co waży maszyna, wystarczy. Od siebie nie dodajemy prawie nic. Pamiętajcie, najpierw pastę rozsmarowujemy po strefie, następnie wolne obroty i jak pasta już się rozsmaruje, zwiększamy obroty na średnie. Jak wyrobimy pastę, to sprawdzamy i albo powtarzamy, albo kończymy. Jak się zrobi tempo pod polerką, a pasta jeszcze jest, to zwilżamy strefę lekko wodą. Samo polerowanie też nie jest obarczone większą filozofią. Dobra pasta, odpowiednia gąbka lub futro, płynne ruchy, nie polerujemy w słońcu, a hologramów nie będzie nawet na czarnym. Wycieramy do sucha i na sam koniec płyn błyszczający, co by glans był lepszy, a i pastę pozwoli lepiej usunąć. No i efekt. Sami sobie odpowiedzcie, czy było warto. Który fragment dokumentuje dach przed, a który po polerowaniu, jest chyba jasne.